Pum! Dobrze! Zblokowany! Pum! Pum! Dobrze! Pik! Z pająkiem grojem! Witam wszystkich bardzo serdecznie Impo! Witam was w tym odcinku z Grounded! Jesteśmy na naszej bazie wodnej. Pisaliście mi, że mogę się zbudować na lilii wodnej i ogółem jak zbuduję się na lilii wodnej, to nie będą mnie te pająki z wody atakować. Skoro tak pisaliście, to ciekawe mnie, czy będą mnie atakować jak mam ten fundament. Szczerze wątpię, bo to by było trochę dziwne i by psuło cały sens tej bazy. Ale proszę napiszcie mi, czy jak zbuduję bazę o taką jak buduję teraz, to czy mnie będą atakować ktokolwiek w jakikolwiek sposób? Czy taka w ogóle możliwość jest? Jeżeli jest, to zmienimy raczej tę bazę i pójdziemy na lilię wodną. Jeżeli nie, to zostaniemy tak jak jest, bo podobają się te fundamenty, niech one już będą, nie? Niech one już będą. Już mam plan, więc jak to będę się budować, więc zostaniemy sobie na fundamentach. No już nasze piętro wyższe będzie wyglądać lepiej, czy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie. Ale już na tych liliach zostanę. Tu mamy powietrze, tak śmiesznie, że to akurat w tym miejscu jest. Ale w dzisiejszym odcinku idziemy ostro zwiedzać świat, bo jakoś mamy już podstawę naszej bazy, nie jest ona jakoś super piękna, ale na początek starczy, będziemy sobie czasu ulepszać, ale ten moment pójdziemy sobie pozwiedzać. A co będziemy zwiedzać? Będziemy zwiedzać żywopłot, żeby w końcu blokować sobie te wszystkie bazy naukowe. One nam sprawiały, że gdy je odblokujemy, do niej pójdziemy, to będziemy mogli sobie wyszukać materiałów i inne takie rzeczy, będziemy mogli po prostu robić. Te bazy w ogóle będą działać, nie? Bo póki co nie działają. Żeby je włączyć, trzeba oczywiście przejść żywopłot. Dlatego sobie pójdziemy do tego żywopłotu, tam też będzie masę ząbków. I nie tylko, pewnie materiałów i innego tego typu rzeczy. Na pewno sporo nauki będzie. Ale w sumie poszedłbym pod seta po blokowanie. Obecnie mam ciężkiego seta na sobie. On jest bardzo dobry, żeby nie było. Set z Biedronki jest super dobrym setem, ale bardzo mi się podobał z wyglądu ten set z łusek karpia koi i też podobały mi się staty z niego, bo on chyba sprawia, że blokowanie jest albo większe, albo to, że po blokowaniu więcej damage'a chyba się daje. Coś ten deseń, także jak interesuje mnie ten set, bo lubię, może nie o tyle co blokować, co lubię parować. Parowanie w tej grze jest dość fajne. Jak ja się tego parowania tak serio wyłuczę, tak na każdego przeciwnika, to będzie to dość interesujące, bo naprawdę, że damage'a właśnie jest idealny blok. Czy stać mi, żeby to potworzyć? Hełm mogę zrobić, to na pewno. I buty mógłbym zrobić i to tyle. Żeby zrobić jeszcze na pierśnik, to muszę zdobyć 4 chyba łuski przynajmniej. A tak to mam raczej wszystko. A kości jeszcze nie mam, to kości bym jeszcze potrzebował. No i oczywiście liny. Dobra, liny się chyba robią. Tak, linki się nam robią. To robimy ich więcej. O kurde, nie mam więcej pajęczyny. Dobra, to zobaczmy troszkę pajęczyny. Mam nadzieję, że nikt nic nie usłyszy. Dobra, pajęczyny chyba się lepiej zbiera tym. Tak, mamy jedno. No jedno to jest zdecydowanie za mało. A tu jest ząb! Uuu, musimy go zebrać. Siema pajączku, mam nadzieję, że się nie obrazisz. O, ja tak się obraził! O nie, o nie! Ej, dobra, bijemy się! To się pijemy! O nie, nie, bo cię po koniec obudził! Czy mi się wydaje? Nie, nie obudzisz, to jest mały pająk, dobra. Myślałem, że po koniec się, bo strzelam drugiego pająka. Już myślałem, że mi totalny przypał. Dobra, dobra, dobra. Dobra, no ja, coś mi blokowanie idzie teraz. Odwrót! Ała, odwrót! Co to robi mały pająk? Co się dzieje? Ej, dobra, niech on strzela, niech on strzela, to nawet dobre jest. To nawet jest spoko. Ej, co to robią te małe pająki? Dobra, dobrze to jesteś, potrzebuję pajęczyny. Niech on strzela, bo on farmi sobie, że pajęczyny, to jest OP. Co, on spać poszedł już? Chyba poszedł spać już. Ej, dużo tych pająków to jest bardzo, ale dobra, poszedł sobie, ale na farmie dużo pajęczyny. Jak tu był. Mega mi się to podoba. Zbieramy ją całą oczywiście. Tym więcej, tym lepiej. I zbiorę te jajka chyba też. Naraz. Mogę naraz? Nie, naraz nie mogę, ale zawalaj tyle mogę. I dobra. Teraz muszę was wszystkich rozwalić. Przydałoby się coś, co AOE bije, nie? Może szatrująca czy coś. Chyba obudziłem pająka. A, obudziłem tego mojego, dobra. To ten mały to tam bez znaczenia. Nie tylko mojego, nie tylko. Pum! Pum! O tak! O tak! Easy! Ale go porobiłem! O, jestem kozakiem. Dobra, chowamy się przed nim. Wyczekałem go. Oj, proszę spać już. Jo, to już dużo żarcie mam. Jest szansa, że dam radę się przekraść. Zobaczmy. Chyba dam radę. Ta, dam radę, dobra, jest git. Mamy zęba, teraz tylko trzeba. Pum, nie, kurde, czy... Co jest, kurde, prawie to blokłem, no. Heee, fajny plecak. Ale udało mi się go wziąć, tak, udało mi się, dobra. O, budził się, nie, to nie on. Ktoś inny, jop to! I dalej we mnie trafił! Co za typu! Bo dawaj, muszę się nauczyć ataków twoich. Pum! Dobrze! Pum! Oj! Dobra, jeszcze raz. Dawaj. Zostaw, muszę odpocząć tylko. Zjem sobie przy okazji. Dobra, atakuj. Pum! No, co jest kurde! Jak ciężko się... Atakujecie, gnoju. Pum! Dobrze! Zblokowany, pum!
Pum! Dobrze! Pik! Z pająkiem gnojem! Pierwszy pająk trzykłąkowy rozwalony, taki pierwszy poważny pająk powiedzmy. Rozwalony, mam też kawałki z pająkiem, więc spoko. Dobra, mogę rozwalać pająków wyższego. No, zdecydowanie potrzebuję trochę lepszej broni. Rozbijanie chyba nie działa na niektóre dobrze. A, tu jest moja baza. Nie widziałem, gdzie moja baza jest. Dobra, jako że mamy już sporo pajęczyny, 18 dodatkowej, czemu nie? Niech się robi, starczy nam na razie. To możemy iść pod wodę, po łuski, karpia, koi i nie tylko po łuski, bo... też po kości. I przy okazji w sumie, jak lecimy już w głębiny, to ogarniemy sobie skarb, który na nas tam czeka. Mam też ze sobą światło, więc idealnie. O, już mam pierwsze łuski, fajnie. Wchodzimy teraz, panowie i panie, w jaskinię. Ta jaskinia jest w tym miejscu. Tam jest dalsza część jaskini, tej wielkiej, tu tam nic nie ma po prostu. A tutaj wchodzi się w tą jaskinię, taką małą dziurkę, którą trzeba znaleźć. I jak dojdziemy na koniec, powinien być w niej klucz. I nie tylko zresztą klucz, bo jest też sporo pająków, których rozwalę przy okazji. Ty, uderzyłem go i na początku on nie ogarnął w ogóle, że tu jestem. Dopiero jak obrócił się, to dziwne trochę było. Ale dobra, bo już blokuje ich w miarę dobrze. Ich się akurat bardzo łatwo blokuje, szczerze. No dość tak bardzo łatwo. O, tu jest marmur, to ja bym wziął. Tylko nie mogę tam wejść. Co jest? Ej, nie mogę tam wejść. Bo tam się wejdzie na po prostu. No jeszcze ani razu nie zdali mi damage'a. Każdy cios, póki co, bloknąłem. Znaczy, sparowałem, nie bloknąłem. I jesteśmy, o, tu jest nawet tlen, więc fajnie. Oj, bardzo dużo pająków też. Nie no, nie będę z nim walczył, bo to mi nic nie daje, że ja z nim walczę. Tylko muszę znaleźć chyba przejście gdzieś dalej, nie? Albo klucz gdzieś to znaleźć. O, jest klucz, dobra, mamy klucz, dobra. I tu więcej nic nie ma, oprócz klucza. Możemy stąd spadać. Czas otworzyć wielką skrzynię skarbów. Co w niej będzie? Mamy zęba żółtego, więc super. Mega mleczak trzcinowy i mamy scalaka, pomocniczego oczywiście, który daje nam nowe jakieś fajne schematy. Nie pamiętam, co ten scalak tu dawał. O, zatopiona kość. Ale sobie sprawdzimy. Oddamy sobie go do burgerka. Ja też jak już tu jestem, to zbiorę dużo tych alg, czy tam zosteri tej. Bo już mało jej mam, tam chyba z 15 tylko mam, to fajnie było mieć ich dużo więcej. O, dostałem mutację władca traw, czyli to jest trawa. Się zajęcia to trawę, ej, fajnie wiedzieć. Bo jak sobie to chyba teraz wezmę, czyli to władcę traw, to prawdopodobnie to będzie działać na ścinanie tej trawy. To jest bardzo dziwne, ale okej. Na razie sobie wezmę władcę traw i będę może szybciej to wydobywał teraz. Nie spodziewałem się, że zostanę władcę traw na ścinaniu chyba alg, nie wiem, czy to algi są z wody. Nie wiem, co to jest ta zosteria. Czy to w realu w ogóle jest? Chyba jest to w realu. Tylko nie wiem, co to jest w ogóle. Możecie napisać, jak wiecie, co to jest. Nasza baza śmiesznie znowu wygląda. To takie kółeczka śmieszne. Dobra, ale póki co nic nie zatkało tu jeszcze. Mam aż 80 zosterii wydobyłem. Patrzcie, ile zosterii mamy. Ja no, to nam styknie na dość długo. Tego spoko, że mamy to taki zapas. I te sporo łusek skarpi koi. No, to budujemy sobie tę zbrojkę. I tak będę chciał to wszystko położyć potem na jakieś, wiadomo, stelaże, nie? Żeby sobie te zbrojki leżały. A, tylko potrzebuję więcej dużo. Oczywiście linek. To już biorę. Oj, nie tych linek. Kurde, mogę to onlować. No bo już nie będę tego nadawał, wezmę po prostu tak, o. I robimy sobie hełm, jako pierwsze, pum. Mamy hełm z łusek karpia koi. Teraz na pierśnik z łusek karpia koi, pum. Mamy na pierśnik i nagolenniki z łusek karpia koi, pum. Wszystko ma idealny blok. Zaraz zobaczymy, co jest ten idealny blok, bo już nie pamiętam. Będziemy może do końca sobie zobaczyć, jak nałożymy. No, szczerze, pamiętałem to trochę lepiej, jakby to trochę lepiej wyglądało. No, niech będzie. No, tak będziemy w przyszłości zmieniać zbroję jeszcze wiele razy, tak? Więc nie ma co. Wydłuża okienko na zastosowanie idealnego bloku. O to chodziło. Czyli jak po prostu blokuję, to muszę mniej precyzyjnie bloknąć, żeby parowanie weszło. Mniej precyzyjnie. To może się bardzo mi przydać, jak często właśnie chcę parować. To lekki punch, to wiadomo. Dzięki temu będziemy mieć jeszcze trochę większą kondycję i w ogóle. Ale jaką mam premię do seta? Mamy cały set, tak? Oleśniewająca riposta. Wrogowie, których ataki udaje ci sparować z pomocą idealnego bloku, tracą wiarę w siebie. A co to robi? Będziemy musieli sprawdzić. Jeżeli tutaj takiego stuna, znaczy może nie o tyle stuna, co bardziej, że się boją mnie i nie atakują mnie, czyli w sumie stun trochę, to jest OP, bo nie dość, że paruje, to mam jeszcze większy czas na to, że sparuje, bo mam wielkie okienko do tego, żeby to sparować. To jeszcze oni mają małego stuna. Ja mogę przecież coś bić ich czy coś. To nawet dobre jest. Do tego musimy mieć i trochę inną broń. No, trochę inną broń bym do tego chciał mieć, ale niech będzie jak jest. Tarcza rzecz na przykład byłoby spoko do tego, wydaje mi się, ale no tarczy póki co nosić nie będę. Bo chyba póki co nie mam opcji mieć lepszej broni od tej, co mam teraz, ta? No raczej nie mam. Ta pałka jest strasznie dobra obecnie, wydaje mi się. No ona jest dobra. No Igo Komara jeszcze spoko, ale... Nie no, on mało zadaje damage'a, po prostu leczy mnie i tyle. Igo Komara byłaby spoko, jakbym miał to zbroję, co zwiększa leczenie. To w ogóle bym wtedy się leczył jak powalony. No, pić mi się chce. No to proszę bardzo, już sobie pijemy. To nie jest dobry pomysł, żeby to pić, ale nic się złego nie stanie, prawda? Mam nadzieję. Ej, w sumie, skoro mamy strzone jedzenie, to moglibyśmy zbudować kuchnię.
Tak? Oj, łodyga z chwastą, się mógł taki dużo tu zanieść. Nie no, no można to zrobić, nie? Mogę kuchnię zbudować. Dobra, zbudujmy kuchnię. Nie jest jakiś wielki problem i w końcu będziemy mogli sobie cenkę robić. To nie będzie, że kuchnia na ten moment będzie w tym miejscu, potem się oczywiście zmieni miejsce kuchni. Pum. I sobie zbudujemy. Potrzebuję 9 łodyg z chwastą, to trochę sporo. A na ten moment, skoro tak bardzo, bardzo ginę, zjem już to suszone mięso. Już raz. O, i właśnie, mogę jagód więcej dać. Czy nie mam? Mam, dobra, mam więcej. Dajemy tu wszędzie jagody. Wszędzie jagody. I przyśpimy się i to się dzięki temu skipnie i będziemy mieć następne masę jagód. Pum, sen. Będzie jakaś wizja, czy nie? Nie, raczej wizja będzie tylko wtedy, kiedy będziemy superstalaki zdobywać. Tak mi się wydaje. A wtedy zdobyliśmy superstalaka, byśmy pierwszy raz spać chyba po superstalaku. I wtedy ta wizja się pojawia, więc tylko, że może tych wizji będziemy mieć więcej? Nie wiem. Ale powiem wam, że ładnie tu jest dzień. Kurde, tu jest naprawdę ładnie. I wiesimy sobie następne jagody. Teraz będzie ich dość dużo. I one się powinny wysuszyć, jak wrócę. Znaczy, dobra, może się tak szybko nie wysuszą. Ale niedługo się wysuszą. Co to za potwór? Suszone mięso z mszycy. Nie ma obaw, że się zepsuje. Patrz, jak to wygląda. Jak jakiś potwór z gliny zrobiony, czy coś. Jak to wygląda strasznie, co jest? O, mogę to zrobić w końcu, wow. I tu też. Pływający fundament w końcu dobrze zrobiony. Pum! Dobra, mamy piękny kwadrat. Teraz są takie trzy kwadraciki i jesteśmy w domu. Trochę mnie przenieść te łodygi, bo w wodzie one wypadają mi z rąk. Dlatego będziemy musieli zrobić to coś do przenoszenia łodyg, a dokładniej paleta na łodygi. A dziś się robi dość łatwo, więc to nie będzie problem, żaden, to sobie zrobimy. Powiem wam, że mały problem z łodygami, dlatego udam się w takie jedno miejsce, gdzie tych łodyg było milion. I sobie je zbierzemy. Nasze łodyg, to łodygi są? Nie, to są gałązki, właśnie o gałązki mi chodzi. Ale zanim to zrobimy, to zajmiemy się tą kuchnią naszą najpierw. Mamy zrobione palety na łodygi. Zresztą mam kupę żarcia na sobie, ale na razie go nie wysuszę, dlatego trochę sobie tego żarcia zróbmy, żeby mieć jakieś jedzonko, a resztę sobie wysuszymy później. I zapomniałbym o jeszcze czymś ważnym. Wchodzimy do laboratorium, a po to, żeby zebrać grzyby z tego laboratorium. Tak? Coś chyba grzyby były jakieś. A nie, to była brukselka, to była mięsna brukselka. Bo nie zebraliśmy jej wcześniej, ona się tam farmi, się respi za jakiś czas. I o, bardzo warto zbierać, bo ona się przydaje do pot. Jest jej tu bardzo dużo. Wydaje mi się, że ona jakaś taka większa jest. Nie wiem, co to za dźwięki dziwne. Okej, okay. Ale bierzemy sobie tą brukselkę. Już myślałem, że jako, że ona tak w miarę duża się wydaje, to myślę, że po dwa będzie latać, ale nie, to po jeden lota niestety. A szkoda. Ale będziemy mogli zrobić z niej masę potionów, no 30. Mamy tu dokument w ogóle leżący jeszcze. Gdzie sobie poczytajcie? Test Hams dzień 91. To pewnie o tych brukselkach, to już czytaliśmy kiedyś w ogóle. No ale nie wiem, skąd ta nuta leci. Jest mega dziwne. I czas na nasze łodygi. Boom! Halo, czym się odkładało? 8, dobra. O, 8, o nie, nie 8. 8, co jest ze mną, tak? No trochę tych łodyg znowu wyleciało, nie powiem, raczej wszystkich nie zbiorę, to na pewno. Ale będziemy mieć zapas łodyg na jakiś czas, a z tego co pamiętacie, pewnie to łodygi są potrzebne do wielu craftingów, dlatego warto cały czas jest mieć pod ręką. Ja dobra, te wyrzucę, bo już nie mam miejsca i bierzemy tylko to. Wiem, że mogę mieć jeszcze łodygi na sobie, ale no w wodzie nie mogę niestety, dlatego nie mogę ich wziąć więcej. Nawet powiem wam, że ta miejscówka na wodzie mi się bardzo podoba, mamy dostęp bardzo bliski do wielu materiałów, na przykład do tych grzybków, czy tej brukselki. Mamy też do łodyg, bo to jest blisko, do koniczyn, do jakichś tam prostych materiałów i do wszystkich wodnych materiałów mamy bardzo szybki dostęp, co jest fajne, bo robi się łatwe poty z tych wodnych materiałów i to jest mega przydatne, że tak blisko wszystko jest. Mamy też blisko drzewo, przy którym też jest masę wszystkiego praktycznie. Dobra, mam łodygi, bierzemy sobie je, wkładamy sobie je tutaj, szybkie budowanie. No trzeba sporo łodyg, żeby to zrobić. Aż 9. Glina, gruszoł kwasowy i wrzący gruczoł. Ciekawe, jak to ma działać, to nie wiem, ale dobra. Niech będzie. Za pomocą wnętrzności innych robali będziemy mieć kuchnię. Nie wiem, jak to będzie gotować, szczerze, ale niech będzie. Nie wiem, czy mam wrzący gruszoł. Powinienem mieć jeden, na pewno gdzieś jakiś. Jest, mam tutaj jeden, dobra. Pyk. Teraz glina tylko. Gliny mam dużo, bo zbierałem trochę. Pum! I mamy naszą kuchnię! Dobra, co w kuchni się gotuje? Możemy gotować muszos albo kotlet z roztoczy. Kotlet z roztoczy. Ej, zróbmy sobie kotlet z roztoczy, nie? Kondycja wodaku, nie, to jest strasznie dobre. Odpowiedź na wodę jest słaby, ale to jest kotlet z roztoczy. Nie ma tutaj kotlecik z taka z roztocza, ale wychota ziemniaczkami. Ja no to sensu. Dla niego to jest dobre, tak? Bo żyje w świecie małych ludzi. Dla nas to nie jest mi to zachęcająco. Choć tak naprawdę roztocza są tak małe, że pewnie ciężko też ich nie zjeść. Zakładam, że ludzie pewnie
wkładają do buzi wiele bakterii, wiele jakichś małych stworzeń, tego tego się nie zdaje sprawy, co nie? To może być obrzydliwe dla niektórych mocno, ale z tego się nie zdaje sprawy, a to wszystko się dzieje, nie? Po prostu się wszystko dzieje, no i tak jak on je roztoczy jako kotlecik, to my jemy roztoczy jako popcorn. Powiedzmy, nie wiem jak nazwać. Co ludzie jedzą takiego bardzo małego, co tak wręcz jedzą w dużych ilościach? Nie wiem, o ryż, o, ziarenka ryżu, nie, może coś jeszcze mniejszego? Nie wiem, no powiedzmy, że ryż, jemy dużo ryżu. Pyk, mają bazę, budujemy tak w ten sposób. I jedno, ja chyba zrobię tak, że obkrążę to po prostu w ten sposób. O, już nie mogę. Obkrążę to i zrobię po prostu cały okrąg, taki schemat tego. Jeżeli wy jeszcze nie rozumiecie mniej więcej jak ja chcę to zbudować, to wam po prostu pokażę takim schematem. Potem będziemy to tylko w środku zabudowywać, nie? No to chciałbym zrobić tak, żeby tu pójść 5, potem 5, 5 i potem 5, 5 i 5. Coś takiego. Nie wiem, zrozumiałe jest, ale zobaczycie. O, mamy jedzonko nasze. Dobra, jest jedzenie. Pyszne jedzonko, zjedz sobie jeden. Pum. No, to pewnie daje dużo więcej jedzenia, więc trochę zmarnowałem, ale chcę tego boosta mieć. No bo to w sumie nieważne, czy będziemy iść tam w nocy, czy nie. Mogę iść teraz, tylko zanim tam pójdę, to oczywiście tym razem się przygotuję trochę bardziej i ulepszymy sobie coś. Tu jest nasze kowadło. Ulepszymy sobie zbrojkę może, co? Kruchy pancerz się potrzebny. A jak się ten kruchy pancerz robi? To mnie ciekawi. Tu się powinno go robić, nie? Tak, kruchy pancerz. Robi się go po prostu z wami marmur. Dobra, zróbmy sobie tego trochę. No w sumie na maksa zróbmy. Nie wiem, czy marmur do czegoś innego jest przydatny i coś będziemy mogli trochę wydobyć więcej. Dobra. To robimy sobie kruchy pancerz i z kruchego pancerza ulepszamy sobie zbrojkę. Ulepszę hełm. Czyli ulepszę mu na piąty poziom, ulepszę. Żeby upgrade'a mus. Ogłuszenie przy parowaniu. Łód nad ma ogłuszenie przy parowaniu. O, fajne. Solidny pancerz byśmy musieli mieć, żeby tego upgrade'a zrobić. Aj, to lipa. To nie zrobię tego upgrade'a. No ma, to trudno już. Walimy w to. A jakoś tak mało tego w sumie idzie. No, nawet spoko. Że mówiliście, że jest to taki problem, te rzeczy, które wydobędziemy, czyli ten marmur, kwarc, to one się już nie respią. I potem będzie jakiś inny sposób na to, żeby te rzeczy zdobyć, nie? Więc to jest coś interesujące. No bo lepsze to na ten level i na ten level. I na razie nam styknie. Z taką zbrojką będziemy sobie póki co chodzić. Nie mogę tego dalej ulepszyć, bo musiałbym mieć te rzeczy na drugiego tieru już. Nie pamiętam w sumie jak się zdobywało, dlatego na razie sobie to odpuścimy. I czas jeszcze na podki, chociaż to bym zmienił pozycję tego, bo to jakoś przeszkadza mi tutaj. I jeszcze zrobimy sobie podki zielona moc, mały gązek tu mam. Dobra, co zrobimy sobie 6 powinno styknąć. No tam nie będzie aż takiego problemu, więc raczej nie poginiemy głupio. Ja pitole 100 gliny mam, nie wiem jak gdzie ja to zebrałem, ale mam! Super! Podoba mi się. I jesteśmy raczej gotowi na walkę, dlatego lecimy tam. Walić już to, że noc się robi. Poradę sobie nawet w nocy. A może jakieś upgrade'a będę mógł kupić u burgerka? Sprawdzę. Upgrade. 4 mamy. Chyba mi nie stać. Stać mi idealnie maksymalną liczbę mutacji. Ej, dobra, myślę, że 5 będzie trzeba. O tak, mamy 2 na 3 maksymalne liczbę mutacji i możemy maksymalny rozmiar sobie coś zrobić do spożycia. Pik! Dziękuję. Ja jestem głupi, co? Ja pitole, jestem cymbałem, kurde! Jestem cymbałem! Znaczy to nic się nie stało takiego, nie? Nic się nie stało, bo i tak będę się o to lepiej później. Ale ja myślałem, kupując to, ja myślałem, że kupuję to. Maksymalny rozmiar stosu przedmiotów zasobów, czyli tych wszystkich teł, bateriów i tak dalej. I to jest najważniejsze na tą chwilę. A ja bym spore stole, to się przyda, też chciałem to później ulepszyć oczywiście, nie? Ale beka, że się pomyliłem. Dobra, no mniejsza, nie ma, że może być. O, marmur, chyba powinien go zebrać, nie? Jak skoro się nie respi, to jak nie znajdę jakiś marmur, to chyba powinien zbierać wszystko, co znajdę takiego. No bo to rzadkie jest, dobra, to będę zbierał. Mam nadzieję, że serio będzie może tego nieskończoność mieć, bo jak nie, to trochę lipa. Moje stare przejście, którym nie polecam chodzić, ale i tak nim chodzę. Właśnie dlatego nie polecam nim chodzić. Jest to dziwne przejście, ale możliwe do wykorzystania właśnie w ten sposób. I tutaj możesz zeskoczyć, pyk, i jesteśmy w żywopłocie, czy tam pod żywopłotem, coś ten deseń. Nie powinno być tu żadnych pająków, bo w tym miejscu jeszcze ich nie ma w ogóle. Wchodzimy na laboratorium. Tu też sporo rzeczy prawdopodobnie będzie do zbierania, właśnie jakiejś energii i tak dalej. Posterunek terenowy, dzień dobry panie posterunek. O, macie dla mnie batoniki, idealnie. Kasetę, której nie chcę słuchać. I w sumie tyle. Ja pamiętam, że to było dużo znajdziek na tym drzewie, nie? I potem tutaj się zakładam, że liczba znajdziek się mogła powiększyć. Pierwsza znajdźka jest chyba przed nami, miejsce, do którego raczej dość dużo osób nie chodzi. I to jest po prostu energia. Pyk. To jest satelita, w której zaraz będziemy. I nasza następna znajdźka jest tutaj. A dokładniej na górze. Tylko nie pamiętam, gdy się wchodziło już. Jakoś by je trzeba popróbować. Na przykład tędy może? O. I nie wiem, tędy? O, puu, kurde! Oj. Chyba jest dobrze. Nie straciłem aż tyle progresu. Bo już nie wiem, gdzie jestem teraz. Nie wiem, szczerze, że powiem, na to skoczyć i gdzieś indziej wejść? Może...
Kurde, znowu spadłem, no nie. Dobra, wszedłem trochę wyżej. I stąd już raczej sobie poradzę jakoś. I teraz z tego liścia mogę sobie... Nie! Kurde, ale byłaby lipa. Dobra, tutaj muszę skończyć na to. Ja pytam, ale to są parkury normalnie, co się dzieje? Bo nie spadnij, proszę cię, nie spadnij. Dobra, jest dobrze. I teraz... Jestem! Dobra! Udało mi się! I teraz mam tu ząb oczywiście. Nie pamiętam, czy coś więcej było. Chyba nie. Mam nadzieję. A nawet, że mamy zęba. Jak jeżeli coś tu jeszcze jest innego, to pewnie to jest skap po prostu. Dobra, zlatujemy sobie tym w dół tutaj i możemy pójść po energię. To jest już 500, więc to mało nie jest. I jesteśmy przy satelicie. Dzień dobry, satelito. Musimy to satelit odpalić z tym desem. O, skrzynka tu jest. O, jedzonko, jakieś to za jedzonko. Kotlet zroztoczy. O, tu jest policja. Jopitole, policja, brudna policja. Brudasy. Jopitole, łamiecie prawo, gnoje. Co wy chcecie, mam prawo tu wejść. Jestem właścicielem tego. No i kaseta, której nie chcę klikać. Mamy jakiś dokument, możecie sobie przeczytać, jak chcecie. To chyba jakiś nowy dokument, nie wiem, czy kiedykolwiek on wcześniej był. I mam więcej energii, okej. I mogę włączyć hastelitę. Mam jeszcze jeden dokument, spoko. Dziękuję za dokumencik. Bandaże i jedzonko, dobra, odpalamy. Pum! I dzięki temu włączamy chyba wszystkie te naukowe cosie? Działają, anteny poszukiwawcze działają. Super. O to właśnie chodzi. Jo! Ale kozackie to jest, i to jest potężne. Jak to jest głośne też jest. No i działa nam. Włączyliśmy antenę. Ominent. Pum, ale kozackie to jest. No ale teraz będziemy musieli to wszystko będziemy się połączyć od początku, nie pamiętam. Nawiązane połączenie z poszukiwaczem. Jo, on gada! Ale fajnie, on teraz gada przy takich rzeczach też. Ale kozak, on teraz będzie gadał przy takich rzeczach, które będziemy robić popularnych. Podoba mi się to mega. Ale ten skał brzmi tak potężnie. Lecimy następną tyrolką. O, krótka tyrolka była. I jesteśmy na talerzu. Dobra, jesteśmy w końcu na talerzu. I tu jest baza wielkiej matki roju, do którego teraz wchodzić nie będziemy. Do tej bazy nie będziemy na razie wchodzić, bo... No po co tam wchodzić na razie? Będziemy sobie do niej później, jak będziemy z nią chcieli walczyć. A wydaje mi się, że ten moment już się w miarę zbliża wielkimi krokami. No bo nie chcę być jakiś super OP, żeby się z nią bić, bo... Co jest? A tylko się z kozakiem. I amerykański sen też mamy. Nie chcę się bić później, jak już będę taki OP mega. No bo rozwalimy to tego pęka w miarę łatwo. A ja chcę mieć takie leciutkie wyzwanie, nie? O, chyba tam też coś w ogóle jest w tym miejscu. Też tam się przejdziemy kiedyś. No tam wydaje mi się, że coś może być ukryte. I jesteśmy w laboratorium! I masę pająków nas przywitało na starcie. Super! Pajączki z waszej strony, że mnie tak przewidujecie. Następna kaseta. Ile tych kaset tu jest? O, zdjęcie. Jakie to za zdjęcie? A, to zdjęcie doktora i chyba rodziny jego. Lol. Miał dwóch chyba... O, dziewczynka czy chłopak? O, to dziewczynka jest, tak? Tylko nie wiem czemu nie widać jej... no, tułowia, nie? A jemu widać. Jakby ona coś za czymś była, albo... Nie wiem, co to się dzieje, szczerze. Ale to jest jego rodzina. No, widać, że naukowiec. Rozszuchrany cały. Ale spoko. O, jakie nam fajne prezenty zostawili. Jedzenia dużo i wszystkie odabior, to kasetę. Lecimy. I to jest prawdziwe laboratorium. Tylko zanim tam pójdziemy, to tu na górze widzę już energię, którą chcę zdobyć za wszelką... Może nie za wszelką cenę. Dobra, tu z trzeciej osoby. Wydaje mi się, że trochę łatwiej będzie. Ja pitole, tu jest groźnie, powiem wam. To jest naprawdę groźnie, żeby tu wejść. Ja pitole, kto wymyślił, żeby energię w takim miejscu stawiać? To jest dla... Hardkorowych graczy. Pum, daj mi to. Yes, mam to. Dobra, 100 surowej energii. Podała mi się. Wchodzimy do laboratorium. O tak, pum. Wyłom laboratorium w żywopłocie. Jesteśmy w końcu. Jest skrzynek. Ja pytam, pacilem żarcia. Dobra, zjem może sobie coś, co? Co to mamy z rzeczy? Kotlet zroztoczy. Omelant. Ciernie daje, to może nie. Chociaż nie, może nie. Poroślny opadek tu nie. I ciernie znowu. Dobra, zjedzmy sobie to. Będzie kondycja w ataku lepsza. Pum. Ulegowane i musimy oczywiście znaleźć hasło, które jest rozmieszczone po całym laboratorium. Czyli takie karteczki. Właśnie takie karteczki tego typu. Ale ile my tu energii znajdziemy, to jest chore. Pierwsza energia, pum. Kozak, tam w ogóle skap jakiś jest, to do niego pójdziemy. Nie! O nie, spadłem. Ale to nic się nie dzieje, spokojnie, bo jesteśmy dosłownie pod tym laboratorium, więc jak spadłem, to się nic nie stanie. Czy mogę tego zblokować? Możemy sobie spokojnie na górę wejść. Nie, to się odblokuje chyba jak te laboratorium całe zrobimy. Chyba to, że spadliśmy, to się akurat nic nie wydarzyło.
Możemy zrobić rzeczy na dole, które są. Bo wiem, że na dole chyba gdzieś tu były zęby do zebrania. Ja pitole, ile tu pajęczyny jest, co się dzieje? Wywalaj to pajęczyno. Wywalaj gnoju. Ja tu po zęba jestem. Spalaj stąd. Kurde, on może tu wejść. Jakim prawem? Wywalaj stąd. Ma zmota, zmota. To są stuna zmota, co za frajer. Pum. Dawaj, dawaj, dawaj. Pyk. No i nie masz szans. Ej, nie dostałeś tego debuffa czy coś. Tym, że się boisz mnie. Co tu policja robi? Policja, bij, bij. Bij go. Dobra, nieważne, ty, ja się będę bił. Dobra, gińcie już, frajerzy. Przeszkadzacie mi w mojej robocie. Pum. No i dostał stuna. Ej, co ten robot robi? Czemu był tak daleko od bazy? O kurde, te tarczówki są. No to niedobrze trochę. Ale widzę już zęba jednego. No wolałbym, żeby troszeczkę nie zatykały, bo byłoby trochę lipa teraz. Nie mam maski gazowej. Mam mega mleczek krzynowy następny. I to było tyle z rzeczy, które są tutaj z boku. To jest mega mleczek krzynowy. Czemu taki brudny? What? Pierwszy raz widzę takiego mleczaka chyba. Pyk, mam następny mega mleczek krzynowy. O, sporo ich przyda się. Czemu nie? No, to wszystko jest pozamykane. To trzeba z drugiej strony odblokować. A tu będę mógł drzwi sobie chyba odblokować, czy nie? Zobaczmy, musimy pójść do tej głównej części laboratorium w końcu. O, to tędy pójdę i tu jeszcze za mną górze jest. Zeskoczyłem sobie po prostu w dół. I mam też... O, coś, czego rodzaju... Może nie to zbrojownie, co... Miejsce na materiały. Coś dużo ilość materiałów. To są... A, włókna roślinne, to ja nie chcę, ale wziąłbym liny. I to w sumie tyle, choć w sumie nawet tych lin nie powinienem brać, nie? No nie powinienem, dobra. To są materiały, które mogę bez problemu wyfarmić, dlatego te liny wyrzucę. One nie są nic warte. Wezmę bardziej kwarc i tak dalej, bo to są rzeczy, które są najbardziej potrzebne i w sumie tyle tylko byłoby z rzeczy potrzebnych. Następny ząb. Pum. Dziękuję. Biorę, oczywiście, że biorę. I w sumie jak tu jesteśmy już, to ja zajdę tędy. I najpierw może pójdziemy tutaj, odblokujemy sobie stąd przejścia. Tu jest z tym hasło. Dawaj, dawaj to hasło. I wchodzimy tutaj. To będą chyba pająki. Tak, to są pająki. Dobra, spadaj sobie gnoje. Bij ich tym, bo to jest szybsze i wydaje mi się, że szybciej się rozwalaj w ten sposób, jak bij ich tym toporem. Dobra, to mam wszystko poblokowane, to dlatego, że muszę kliknąć w rzecz, którą wcześniej kliknąłem, co było głupie strasznie. Tu jest schemat. I... Uju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 j
nic się nie stało złego. Mamy tu ząb, plus tam mamy schemat na kanapkę Matki Roju. Ja pitole, to jest groźnie, dobra, tu powoli. Ja, co tu się dzieje? Przejść tędy. Ja pitole, dobra, wchodzimy. I znowu tu słyszę komara, czyli komar tu zawsze chyba będzie. Specjalnie ja go zrobiłem, żeby mógł rzucać graczy, ale nie, ja nie zamierzam walczyć z komarem. Ja pitole, to jest groźnie, to jest groźnie, na pewno to jest groźnie. No a teraz do góry. Jeden mały błąd i wszystko od nowa muszę robić, wszystko praktycznie. Dobra, mamy 500 strony nauki i schemat na kanapkę Matki Roju. Badania Matki Roju i skaba nowego. To możemy sobie go teraz wziąć, nałożyć. Nowy skap, co za skap jest? Skap V2.11, dobra. No jest on też taki czerwony. Pomarańczowo-czerwony. Średni w sumie. Niech mi się super nie podoba. Dobra, spadamy są. To jest więcej nic dla nas. Ogarnijmy w końcu to laboratorium. I muszę kliknąć w to. I tam otwieramy sobie te przejście tutaj. I bijamy i szukamy hasła jeszcze jednego. Brakuje tylko jednego hasła. I tak to mamy wszystko w sumie ogarnięte tutaj. A to hasło jest właśnie w tym oto miejscu. Dobra, wyczyśćmy sobie może te pająki. Kurde, jak ty wolno atakujesz, co jest? Dawaj. Solo. Pum, dobrze. O tak, pyk i syna dostał. O to chodzi, pyk. Dobra, wy jesteście akurat super słabi, wy nawet damage żadnego nie macie na mnie już. Ale dajcie pajęczynę, co doceniam. Dziękuję. Tu naprawdę mi się dużo pajęczyny, co się super przyda. O, jeszcze ja miejsce na pajęczynę, tego zjedzmy sobie coś. Zjem sobie w sumie dwa chyba. No, zjem sobie dwa, żeby mieć sobie ekipunku. I farmię pajęczynę. Mam nadzieję, że żadnego zęba nie przegapiłem. Jak coś przegapiłem, to muszę powiedzieć. I mamy ostatnią część hasła. To jest crafting, w którym w sumie nie za bardzo ciekawego zrobić się nie da. Więcej bandaży, okej. Okay. Biorę. I nowe przejście, które sobie odblokujemy. I tu w sumie nic więcej ciekawego nie mam. To chyba zbadaliśmy już całe laboratorium, wydaje mi się. No, całe laboratorium zbadaliśmy. Tylko musimy odpalić hasło i otworzyć dostęp do całego tego laboratorium. I w sumie nie wiem, co mi da. A właśnie, skaba dostaniemy. Nie skaba, tylko scalacha dostaniemy. Super scalacha dostaniemy dzięki temu. O to chodzi. Ty dalej tam chodzisz? Co jest nie tak? Spadaj. Pyk. Odpalamy. Nieprawidłowe hasło?
Co? Jak to? What? Nieprawidłowe hasło? Czy ja muszę te hasło włożyć o tutaj, o na górę jakoś? Czy coś, ten deseń? Sprawdźmy. Nie no. Nie wydaje mi się, żebym miał coś tu zrobić. No to chyba jeszcze jedno. Tutaj gdzieś to jest. Oj. W tym miejscu, dobra, to trolko sobie wejdę. Ale świtowałem to trochę, ale spoko, może być. I mam też skaba. Już jeszcze pająki. Następny skap. Co za skap jest? Miętowa coś tam. Dobra, tego pająka najpierw odwalę może. Teraz sobie tego skała odpalmy. Miętowa, miętówka ze światów. Ej, fajny skap, podoba mi się, ładny. Dobra, mam ostatnie hasło i to było na tyle chyba. Twoje wejście tędy. I dzięki temu mamy całe laboratorium odblokowane. No bo odpalam hasło! Pyk! Kontrola sieci energetycznej przyznano dostęp. I mamy tutaj zdjęcie pana naukowca. No fajnie wygląda, taki spoko, jest przyjazny, tak wydaje się taki w miarę przyjazny chyba. No chyba tak. No, bierzemy sobie super stalaka z żywopłotu i mamy dwa super stalaki na cztery, więc już bardzo mało, żeby zdobyć wszystkie super stalaki. Nawet szybko nam to idzie. Biorę sobie tą kasetę i wracam do chaty. Właśnie tak sobie myślę, że nie mam jednej z najlepszych mutacji w grze, a dokładnie mutacje na kryty. I sobie się nie opowiemy, spokojnie. Na razie w razie nie będę, bo mam za mało miejsca na mutacje mam obecnie. Dlatego innym razem sobie ją wezmę. Wiem, gdzie ona jest, więc to bez problemu. I też innym razem pójdziemy sobie do tego wielkiego czegoś, czego woda leci, tego statuły takiej wielkiej tam. Więc teraz przydałoby się chodzić do każdej bazy, którą spotkamy, takiej naukowej, żeby sobie odblokować ją. I będziemy mogli dzięki temu szukać surowców, wiedzieć, gdzie jest dużo surowców jakiegoś rodzaju. To się mega przyda później, szczególnie, że pewnie dużo nowych surowców wyszło w grze, których nie mam pojęcia, gdzie się farmi. Piękna baza na nas czeka! O tak, nie ma to jak mieć swój własny domek i kruka nad chatą. Siema kruk. Co tam u ciebie? Czyli co i się gapi. Gapi się na wodę. O, zobaczył nas. A jednak nie zobaczył. Nie no, on nas zobaczyć nie może, to dobrze. Wtedy byłby trochę przypał, nas zobaczył. Jesteś w naszej pięknej, pływającej bazie. Podamy się to dźwiękami wody. O, tak. I się nam jagodę też zrobił, więc fajnie. Mamy sporo żarcia. Na jakiś czas się to przyda. Ale jako pierwsze może zajmijmy się jagodami naszymi, bo się już zrobiły. I tymi strasznymi rzeczami wszystkimi też. Czy ja mam w ogóle jagód więcej? Trochę mam. Mam w sensie bardzo mało jagód, będę się znowu pozbierać. Prawie nic sobie nie mam. Nawet nie starczy mi chyba, żeby wszystko uzupełnić tutaj. No, nie mam jeszcze jagód więcej. To jest moja ostatnia jagoda, są teraz w ekipunku. I nie możemy więcej farmić jagód już teraz. To będzie trzeba pozbierać. No, ale to później. Dalsza część, panowie i panie, będzie w następnym odcinku. Oddamy sobie skaba, super stalaka i chyba mamy też jakiś pomocniczego, którego tak pomocniczego też chyba nie oddałem, więc oddamy sobie pomocniczego i super stalaka i dostaniemy masę nowych materiałów. Pokupujemy sobie, znaczy schematów, pokupujemy sobie właśnie dużo schematów różnych, mamy masę energii, ile w ogóle ich mamy. Mamy 6000 energii, plus za te skaby dostaniemy jeszcze pewnie kilka tysięcy, to będziemy mieć 7 koła energii może, czy coś w ten deseń. I sobie pokupimy nowe schematy i też się ulepszymy, mam 4 ząbki. Znajdę chyba jeden ząbek na szybko i sobie kupimy ostatni upgrade na nasze mutacje i będziemy mogli mieć maksymalną ilość mutacji. Już tak do końca gry chyba, bo wątpię, że dodali chyba coś innego typu, że właśnie da się mieć ich jeszcze więcej aktywnych. Raczej nie, to było OP nawet jakby to zrobili. I wątpię, że to zrobili, więc pewnie tak nie będzie. Potem będziemy z tego dodać w sobie kondycję i może później w HP te ząbki przynajmniej niebieskie. A za te dwa w końcu ulepszymy sobie stos. W końcu ten stos sobie ogarniemy i wszystko co mamy to nie będzie po 10, tylko po 15, a nawet po 20. Więc chyba też przy okazji zbiorę więcej tych mega mleczaków. Więc sobie pewnie zwiedzimy całe to jeziorko. Do wszystkich jaskiń w tym jeziorku sobie powchodzę i sobie je poogarniam. I też przy okazji zobaczymy te laboratoria pojedyncze, które są. Może coś się da z nimi zrobić już teraz. Wiem, że tam jest jeszcze jakieś laboratorium, może coś się z nim zrobić. Zobaczymy. Choć te laboratoria mogą być powiązane tak naprawdę z miejscami o tam o. I pewnie może tam będzie trzeba coś znaleźć lub włączyć, żeby je odblokować tutaj. Ale tego nie wiem. Możliwe, że nawet to coś, co się odblokowuje, jest gdzieś pod wodą tutaj, gdzieś schowane, nie? Więc może też uda nam się znaleźć, zobaczymy. Ale to będzie w następnym odcinku. Pamiętajcie, jest więcej odcinków z Grounded. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę i kliknijcie w ten czysty, czerwony guzik o nazwie subskrybuj, żeby nie przychodzić powiadomienia o następnym odcinku. Ale dzięki wszystkim za oglądanie! Bye bye!